Czego uczy mnie Biblia w liście do Rzymian, 5 rozdział od 18 wersetu? Postawieni na nowej drodze jesteśmy według tego fragmentu, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Przez upadek Adama w ogrodzie Eden wszyscy ludzie są na drodze prowadzącej na potępienie. Przez sprawiedliwość Jezusa Chrystusa, osiągniętą w Jego ofiarniczej śmierci, wszystkim ludziom jest oferowane usprawiedliwienie. Dwukrotnie użyte jest tu wyrażenie na wszystkich ludzi. Wyraźnie został pokazany kierunek docelowy. Wskutek śmierci Jezusa Chrystusa, naszego Pana, wszyscy ludzie mogą otrzymać usprawiedliwienie. Jest to możliwe jedynie przez wiarę. Kiedyś byliśmy na drodze, która prowadziła na potępienie do Jeziora Ognistego, ale od czasu naszego nawrócenia idziemy drogą życia. Czy każdego dnia jesteś za to wdzięczny Bogu? Jeśli uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa, jesteś uratowany raz na zawsze. Czy każdego dnia dziękujemy za to Bogu? Także możemy zauważyć, że Rzymian 5 rozdział XIX werset mówi o przeniesieniu na nowe stanowisko, bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. W tym fragmencie, w tym wersecie jest pokazane, jak w momencie próby zachował się Adam, a jak Chrystus. Nieposłuszeństwo Adama postawiło wielu, a właściwie wszystkich ludzi, na stanowisku grzeszników. W doskonałych okolicznościach, w ogrodzie Eden, Adam okazał się nieposłuszny wszystkim Bożym przykazaniom. Formalnie jednemu przykazaniu, ale więcej nie było, więc wszystkie przykazania Adam złamał. W rezultacie wszyscy ludzie stali się grzesznikami. Jakże smutne następstwo tego czynu. Posłuszeństwo Jezusa Chrystusa, naszego Pana, stawia wielu, czyli wierzących, w pozycji sprawiedliwych. On był posłuszny Bogu w najtrudniejszych okolicznościach, na krzyżu, aż do śmierci. Na tym właśnie posłuszeństwie opiera się pozycja odkupionych. Z uwielbieniem patrzymy na Niego, kiedy był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Niech będzie błogosławione imię Pana Jezusa Chrystusa. Niech będzie błogosławione Jego imię. Także mamy w 5 rozdziale werset 20. Rzymian 5:20. A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły. Gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Więc widzimy, łaska góruje nad grzechem, miłosierdzie poprzedza sąd. Kiedy Bóg wprowadził prawo, grzech stał się wykroczeniem, wcześniej nie. Bóg dał przykazania, a ludzie je łamali. To spowodowało, że grzech stał się dla Boga jeszcze gorszy. Uznajmy grzech, grzechy i przewinienia za tak samo złe. Są one straszne w oczach Boga. Dzięki odkupieńczemu dziełu Pana naszego Jezusa Chrystusa, łaska Boża stała się obfitsza. Pomimo potworności grzechu i wielu występków, łaska Pana Jezusa Chrystusa, Jego łaska panuje nad grzechem, ponieważ Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu i znalazł w ten sposób Boże rozwiązanie. Także mamy w 5 rozdziale listu do Rzymian 21 werset, który też można zaliczyć do wniosków. Jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku życiu wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak, przez Pana Jezusa Chrystusa zapanowała łaska. I jeszcze raz
podkreślony został w tym 5 rozdziale, w 21 wersecie, charakter dwóch rodów. Ród Adama charakteryzuje się panowaniem śmierci. Ród Pana Jezusa Chrystusa charakteryzuje się panowaniem łaski przez sprawiedliwość do życia wiecznego. Przyjmijmy to wspaniałe zdanie końcowe głęboko do swoich serc. Wszyscy, którzy należą do Pana Jezusa Chrystusa, tym samym należą do Jego rodziny. Nasze życie charakteryzuje się łaską. Łaskę otrzymaliśmy przez sprawiedliwość, którą Pan Jezus Chrystus wywalczył dla nas na krzyżu Golgoty. Pan Jezus Chrystus, On prowadzi nas do życia wiecznego. Kiedy zastanawiamy się nad rezultatami Jego śmierci, dla nas musimy powiedzieć, jak wielki jest nasz Pan i jak doskonałe jest Jego dzieło odkupienia. Także mamy temat w 6 rozdziale listu do Rzymian, od 1 do 23 wersetu, w którym jest mowa o wolności od grzechu. Zanim zajmiemy się tym 6 rozdziałem, chciałbym wyjaśnić 3 ważne pojęcia związane z tym tematem. Po pierwsze, grzech. Jak jest definiowany? Jest to zła zasada, która przez upadek zawładnęła światem i człowiekiem. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, tak mówi pierwszy fragment pochodzący z Genezji, z 1 Mojżeszowej, 6 rozdział, 5 werset. Ta zła zasada charakteryzuje się zepsuciem i przemocą. Ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości, tak mówi 1 Mojżeszowa 6:11. Nawet po nawróceniu grzech pozostaje w człowieku tak długo, jak żyje on na ziemi. Także mamy do zdefiniowania termin stary człowiek. Stary człowiek to jest człowiek przed nawróceniem. Zna dobro i zło, a mimo to czyni zło. Jego osobowość jest zdominowana przez grzech. Tak, grzech ten, który przed chwilą opisałem. Wierzący nie jest już starym człowiekiem. Także mamy do zdefiniowania termin ciało. Ciało jest to połączenie grzechu z naszym ciałem. Osoba nienawrócona znajduje się w ciele, to znaczy grzech zmusza ciało do grzechu. Nawrócony człowiek nigdy już nie jest w ciele, ale nadal może postępować według ciała. Grzech może nadal używać jego ciała do tego, by grzeszyło. Więc możemy, mając te definicje, krótko spojrzeć na rozdział 6 listu do Rzymian. List do Rzymian, rozdział 6. Mówi jeszcze o grzesznej naturze, która ciągle w nas pozostaje jako o złej zasadzie. Rozdziałowi 6 listu do Rzymian można nadać tytuł wolny od grzechu. Jesteśmy w tym 6 rozdziale listu do Rzymian pouczani, że jako wierzący nie musimy już grzeszyć, ponieważ umarliśmy dla grzechu z Panem Jezusem Chrystusem. Jak możemy to zrozumieć, skoro nigdy w rzeczywistości nie umarliśmy biologicznie? Bóg przypisuje nam śmierć Pana Jezusa Chrystusa. Przez tą śmierć zostaliśmy uwolnieni z mocy grzechu. Ponieważ wciąż jesteśmy skłonni do grzechu, ten 6 rozdział listu do Rzymian jest dla nas praktyczną pomocą, jak żyć i wyzwolić się od niego. Przez śmierć Pana Jezusa Chrystusa mamy siłę, by móc nie reagować na podszepty grzechu,
ale tylko przy pielęgnowaniu codziennej społeczności z Bogiem. Z tym zadaniem musimy się zmagać przez całe życie. Apostoł Paweł stawia dwa pytania, na które nie oczekuje odpowiedzi, czyli tak zwane pytania retoryczne, które nas poruszają i które mogły zostać zadane w rzeczywistości. Dzielą one Rzymian 6 rozdział na takie dwie części. I to pierwsze pytanie jest zamieszczone w wersecie pierwszym, czyli Rzymian 6:1. Można powiedzieć, że tam się ono znajduje. Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Odpowiedź uzyskujemy w pierwszych 14 wersetach. Czyli Rzymian 6, od 1 do 14. Drugie pytanie w wersecie 15 brzmi, czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Odpowiedź znajdujemy w kolejnych wersetach do 23 wersetu, czyli Rzymian 6 rozdział od 15 do 23. Oba pytania są jak najbardziej na czasie, ponieważ wszyscy mamy tendencję do lekkiego traktowania grzechu, do bagatelizowania grzechu. I pytanie, które również znajdujemy w tym liście, już wspomniane, czy będziemy trwać w grzechu, aby łaska była obfitsza? Można powiedzieć, że to jest tak jakby pierwsze oburzenie apostoła. Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska była obfitsza? Tym zajmę się przy następnym omówieniu, jeśli Bóg pozwoli. Niech Bóg ci błogosławi. Dziękuję za uwagę.